What should I do, boss? Kill her! Good evening, Barbara. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale z gry Noir Chronicles Miasto Zbrodni. Jest to kolejna casualowa gierka typu hopa stworzona przez Brave Gland i wydana dzięki Artifex Mundi 25 stycznia tego roku, także jest bardzo, bardzo świeża, dopiero co wydana. I będziemy mieli okazję tutaj poprowadzić Alfredem Foxem, prywatnym detektywem, który musi uratować swoją dawną miłość. Zapewne tą panią, którą widzieliśmy w scence początkowej. Także czy mu się to uda? No zobaczymy. Przypuszczam, że z naszą pomocą raczej tak. Osobiście bardzo, bardzo lubię historie detektywistyczne i to jeszcze właśnie w takim starym stylu. Dlatego właśnie bardzo chętnie sięgnęłam po tę grę. No i jestem ciekawa, jak historia się potoczy, jak to będzie wyglądało. No i co? I myślę, że możemy zaczynać w takim wypadku. Tutaj mamy też różne dodatki, ale to tak standardowo też w grach od Artifex Mundi, także można sobie posłuchać muzyki, mamy tapety, filmy, zagrać mini gry i tak dalej. No ale zabieramy się najpierw za główną historię. I tak jak w wielu innych grach od Artifex Mundi, również tutaj mamy dwie przygody, czyli jedną główną i jedną dodatkową. Zapewne z racji, że to jest edycja kolekcjonerska. Także nie jestem pewna, czy w zwykłej edycji to jest, szczerze mówiąc, bo do tej pory zawsze grałam w edycje kolekcjonerskie. Także jedziemy z tym koksem. Tak, ja myślę, że teraz własny, łatwy, zaawansowany ekspert własny. Teraz jest łatwy. Aha, tutaj mogę sobie oznaczyć. Nie, myślę, że zagramy na łatwym poziomie. Zawsze gram na łatwym poziomie, ponieważ tak naprawdę te gierki są dla mnie takim motywem odprężającym. Nie muszę tutaj zbytnio główkować, zbytnio się wysilać, tylko po prostu sobie to przechodzę i to jest takie dla mnie bardzo odprężające i nie wiem, akurat w tym wypadku jakoś tak mi jest przyjemniej, jak gram sobie na najłatwiejszym poziomie. Hello? Fox! I'm in trouble! He's gonna kill me! Please, hurry! Taxi! 29th November Street, quickly! Nie masz własnego samochodu. Te animacje tak bardzo profesjonalne. Okej. Ty, czy chcesz skorzystać z interaktywnej pomocy? Wiecie co? Nie, nie będę korzystać z samouczka, ponieważ zazwyczaj wszystkie gry wyglądają mniej więcej tak samo i myślę, że sobie poradzę. Bardzo mi się podoba graficznie tutaj menu naszego ekwipunku i nasz dziennik. Fajnie to wygląda, bardzo. Zresztą ta gra już na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ładnie graficznie i to jest w ogóle mega dla mnie. Dobra, mamy cel. Wejdź do domu, znajdź brakujące żetony i otwórz frontowe drzwi. Okej. Okay. Na razie nic więcej tu nie ma. No dobrze, rozejrzyjmy się. Mamy łapkę, więc chwyćmy to. Cokolwiek to jest deska. Okej. Okay. Tu coś mamy. Co ty? Kawałek materiału się tutaj zaplątał.
ciekawe, czyli szalik. Okej. Okay. Ciekawe, te rzeczy lądują nam na środku ekwipunku, a nie tutaj na samym początku. To jest takie ciekawe, bo do tej pory raczej tak nie było. Mamy lampę, ale jest zbyt wysoko. Brama jest zamknięta. Tu są podpowiedzi, z których nie będziemy raczej korzystać. Tak mi się wydaje. Dobra, skoro jest lampa za wysoko, to może w ten sposób. Nie wiem, po co mi ta lampa. Jeszcze. Tu jest jakiś plusik. Czy bym mogła połączyć to z czymś? Nie. Albo... O, to można wyłączyć. Nie mogę otworzyć jej gołymi rękami, jest zbyt gorąco. No to szalikiem. O, to jest też bardzo fajny motyw, który został chyba wprowadzony później w grach tego typu, że właśnie mamy możliwość eksperymentowania z danym przedmiotem wewnątrz swojego ekwipunku albo łączyć go z innym. Mamy kluczyk, no proszę. I jakiś żeton, to jest pewnie ten żeton, który jest potrzebny, o którym mówił nasz dziennik. No i bieramy, wchodzimy. Super. Jak usiedlić milionera? O kurczę. Według niedawnej sondy większość kobiet wciąż marzy o poślubieniu milionera. Jak daleko byś się posunęła, aby zdobyć bogacza? Matko. Czemu to mi wyskoczyło na twarz tak swoją drogą? No ja się nie wystraszyłam, kruka. Spoko. To jest jakaś odciśnięta dłoń. To jest ciekawe. Ustawka. Jakaś kolejna lampa. Nic tu nie mogę zrobić za bardzo. Możemy iść na tył domu albo do przodu. Kotek z myszką. Gdzie ona jest? Szkoda, że nie wiem, gdzie trzyma zapasowy klucz. Coś tam. Nie zdążyłam przeczytać. To jest kołatka. Okej. Okay. O kurczę! Brakuje symboli. A to pewnie to... Tutaj są nam potrzebne te żetony. Więc ciekawe do drzwi taki mechanizm. Dobra, to idziemy na tyły domu. Tu jakiś but znowu odciśnięty. Dziwne rzeczy się tu dzieją. No. Co tu mamy? Brakuje pokrętła i madła. Nie podejrzewam, że Barbara potrafiła używać narzędzi. Aha. O, tu jest żetonik. Dobra, na razie pokrętła żadnego nie mamy. Co? Aha, myślałam, że to jest coś innego. Potrzebuję śrubokręta albo czegoś podobnego. Nie możesz żetonu użyć? Tam się coś na zielono świeci. To jest radioaktywna szopa. Ja tam nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Mapy na razie żadnej nie mamy. A to jest żabka. Okej. Okay. Ale nic z tym się nie da zrobić. Chyba, że tą kołatką tutaj. Okej. Okay. Czy to nam w jakiś sposób pomoże się dostać do szopy? Nie sądzę, ale... No dobra. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Czy jest cokolwiek w ogóle, co możemy zrobić? A tutaj możemy się dostać tylko do tych frontowych drzwi. To jest więcej żabek. Rabbit. Rabbit. A tu coś jest. Skubany utknął. To już rozumiem, po co nam ten sekator. A to jest parasol. No. Po co mi parasol? Tu jest jeszcze coś w tym, ale tego nie mogę sięgnąć. O, coś z tym parasolem można zrobić. Okej. Okay. Rączkę parasola. Czy to mi pomoże otworzyć szopę, naprawdę? Ale to nie jest raczej śrubokręt. Właśnie. Do czego jeszcze ta rączka parasola mogłaby mi być potrzebna? Jest kruk. To jest ten podgląd raczej nad... Aha, chyba, że to tutaj. I zrobić z tego śrubokręt. Bardzo interesujące.
żebym robiła własny śrubokręt. Cienie w domu. No, to na pewno. Swoją drogą, tak bardzo spieszyliśmy się, żeby pomóc tej Barbarze, że teraz siedzimy przed domem i próbujemy się dostać do środka. Radioaktywna szopa, pełna nietoperzy. Co było blisko? Zjadły by cię? Dobra, mamy pierwszy element, hidden object. I zapewne znajdziemy tutaj ten trzeci medalion. Ale dużo koniczyn tutaj różnych. Dobra, mamy aż 5 koniczyn. To je pozbierajmy. To nie są kończyny. Tu jest ying i yang. Znaczy ying na razie tylko. Musimy znaleźć yang. Tu jest 3 w 3. Okej. Jest jakiś robaczek. Nie wiem, co to ma mi dać. Ja bym chciała ten ying albo yang znaleźć. No i poszedł sobie robaczek. Różyczka jest. Aha, bo ta łódka potrzebuje żagla. O, ołówek mogę zabrać, to mogę dorysować. Nie? Tu mam dorysować? Mech. Tam też mogłam dorysować. Dobra, to w jaki sposób zrobić łódkę teraz? O, to jest pytanie. Na pewno coś da się tu chwycić. O, tutaj jest żagiel, dobra. Mamy łódkę. Jeszcze mamy papryczkę chili, która jest chyba gdzieś schowana? Nie. No tak przez chwilę się świeciła na niebiesko, o. To jakby tu gdzieś było? Nie, nie rozumiem, nie wiem. Aha, chyba że to jest podpowiedź, że jak ona się świeci na niebiesko, to jestem blisko czy coś takiego. Ale dziwnie. Kiełbasa, zapałki i świnia. Dobra, tu mamy świnkę. Kiełbasa i zapałki gdzieś widziałam. Tu. Kubek, łom, słoń. Słonie też widziałam. Łom też właśnie. Lek i kubek. Lek. To? Nie, nie. Nie wiem, jak może... jaki lek chodzi. A, chyba, że to. Pigułki. A, mamy łom. Spodziewałam się emblematu. O! No proszę, tutaj jakiś kotek schowany. Coś musi być za tą deską. Muszę wymyślić, jak wyjąć gwoździe. No to pewnie łomem. Okej, jakaś... mapa! Okej, i klucz. Dobra, super. Wow, ale fajne miasto. Ciekawe, czy to jest, nie wiem, jakiś Nowy Jork? Chyba, że jest to powiedziane gdzieś tutaj, ale nie jestem pewna. Ten to mógł, nie. Dobra. Wow. Aha! Hidden object tam się odblokował. No dobrze. O, teraz mamy taki hidden object kształtami. Pokazany. No dobra, mamy jakąś żarówkę. Tu jest jakaś rakieta. Zapalniczka do tego, okej. Tym mam ściąć kwiaty jakieś? A nie. Pudełko. Okej! Okay. Ciekawe, kto się wystraszył. Dajcie znać, czy się wystraszyliście, bo mnie to nie ruszyło, ale... Mamy buta.
Tu mamy koniczynkę. Tu jest jakiś jeleń. Jakiegoś klucza jeszcze potrzebujemy. Tutaj. A ten kapelusz? Nie. A to co jest? Nie wiem. Okej. Okay. No jakiś klucz, jakaś łopatka, oto. Szyszka. Nie, to jest... Okej. Okay. To też było potrzebne, ale nie tego szukałam. Tu jest szyszka. Jakieś takie kwiaty, liście, nie wiem co to jest to. Aha, dobra. Rzutkiewka. Nie wiem co to jest to coś. Jakiś kolejny robaczek. A tu jest klucz. Tylko nie wiem co to jest to coś. Jakiś, nie no, kwiat raczej chyba nie. Takie podłużne. Chyba, że to. Nie wiem, co to było właściwie. Świeczka jakaś? Okej. Okay. Przynajmniej emblemat znaleźliśmy do drzwi, więc myślę, że możemy wejść w końcu. Okej. Okay. I teraz pewnie musimy... O! Jak kliknę instrukcję, to coś się stanie. Aha, przeprowadź żetony przez labirynt. Użyj strzałek, żeby je przesuwać. To ciekawe, bo zazwyczaj te instrukcje na dole się pojawiały i nie trzeba było klikać, ale... Aha. Aha, o kurczę. To może być ciężkie. Zobaczymy. Zaraz. Spróbujmy najpierw jedno doprowadzić do końca. Do. Prawo i do góry. I teraz tak pójdziemy. Aha, to jak jedno dojdzie... Aha, bo... O, dobra, w złą stronę poprowadziłam. Ale to jak jedno dojdzie, to już się nie będzie ruszać. No, to nie jest aż takie trudne, jak myślałam. Dobra, i teraz to ostatnie. Myślałam, że tamto będzie po prostu wyskakiwać z tamtego miejsca, jak już jest na górze nawet. Dół i w górę. Okej, okay. I klucz. Jej, cel osiągnięty. Barbara? Barbara! Co tu się wydarzyło? Oh no, czy ona nie żyje? Goodness, Barbara, I'm late. Please forgive me. No bo się guzdrałeś z drzwiami. Co tam na policję? Zabierzmy... Ograbmy ją! Zabierzmy naszyjnik. I zegarek. Co ciekawe, można coś z tym zrobić. To jest ciekawe. Ten zegarek wymaga jeszcze 4 koronek? Aha. A ten... Kotek? Brakuje fragmentu naszyjnika. Jakie słodkie to w ogóle, matko. Jak ja mam ciatki naszyjnik. Kotek, taka duża mama kocia i małe dziecko kocia. Którego brakuje, oczywiście. I'd better call the police. Dobra. Ale ograbmy więcej z jej mieszkania do tego czasu. Figurka kota. Ej, ona ma... Fioła na punkcie kotów, to coś jak ja. 911, what's your emergency? This is Alfred Fox, a private investigator. I want to report a murder. The address is 29th November Street. Help is on the way. Tak spokojnie. Pomoc jest w drodze.
Dobra, to poszperajmy tu jeszcze. Jest jakieś pudełko. Więcej kotków. Jaki dziwny zamek. Nie otworzę go bez kodu. Cóż. Kotki znają kot. A my nie. Jest kominek. O! I tutaj będzie można włożyć ten naszyjnik. Co z tym zrobić? Pewnie jak zgaszę ogień, to będę mogła coś tutaj ogarnąć. It's okay. Tutaj mamy ślady dłoni, a więc z tym nie mogę zrobić. Waza z wodą, aha, czyli to ma o wodę. Myślałam, że będę musiała nalać. Kicia kolejna. I coś tu jest jeszcze. I suspect that the person this hand belongs to must have something to do with Barbara's murder. Wow, ta przenikliwość detektywa, nie? No, tego to nie wiemy. Ale koniecznie chciał zniszczyć dowody swojego istnienia. No i tutaj musimy mieć ten naszyjnik. Ale możemy to... z tym coś zrobić. Brakuje kota. Aha, tu. O, kicie moje. Boże, ile kotów! Dobra, to teraz pewnie to tutaj. Aha, czyli to w konkretnej kolejności trzeba. Kot! No, czekaj. Ja to usiłowałam ogarnąć. A jak mam się temu przyjrzeć? O, dobra. Tak, siedzący kot ma numer 2. Kot z podniesioną łapką ma numer 1. Kot z grzbietem do góry ma numer 3. Siedzący kot ma numer 5. I ostatni ma numer 4. Pięknie. I co tam w środku? Jakaś kaseta. This photo album. We made it together. No. Ojej. Cóż to za album zdjęć dziwny. Coś mam z tym zrobić? Aha, zebrać 3 nuty, tak? The first thing that I thought about Barbara is that she was beautiful. But there was something about her that terrified me. It could have been her pride, or perhaps the unease she felt reading those admiration cards. I couldn't understand her fear until I read them as well. I knew what I had to do, and I had to be quick, quiet. Okej, czyli czytała jakieś miłosne liściki, które zapewne, nie wiem, zwiastowało coś złego. Może jakiś stalker się do niej przyczepił. Czyli odkrywamy przeszłość, jaka łączyła Barbarę z naszym detektywem. Szukajmy słoneczek. O, tutaj. Przyszedł z różą w ustach. Nie mam pytań. O, tutaj. The task was done. I made sure the threatening letters would not bother Barbara anymore. She was safe once again. It pleased her that I was so efficient. So much that she perhaps thought I could make a good toy to keep around for a while. And I believed it to be love. O, nie. Czyli ona się nim bawiła, a on został tak bezczelnie wykorzystany. Dobrze, teraz jakieś pioruny mamy szukać. Tutaj jest nasz detektyw. Nie, nie chciałam wychodzić! Goddammit.
To jeszcze może coś być. O, tu. Barbara was a diva with the beauty, glamour and a big bright smile. But she was human, too. She had weaknesses and flaws like everyone else. Though for a long while, in my eyes, she was nothing short of perfect. In time, I woke up from a daydream and, well, you can say that circumstances tore us apart. Aww. Miała słabości do mężczyzn. Ale wyglądała trochę dziwnie. Nie wiem czemu. Takie mam dziwne wrażenie. Co mamy tutaj? O, koteczka. Dobra, co jeszcze z tą kasetą mogę zrobić? A nie, to jest odtwarzacz. Do kaset. Okej, dobra. Wsadzamy kotka na swoje miejsce. Pięknie. Aha. Interesujące. Morderca tu jeszcze jest. Aha! Instrukcja. Powtórz sekwencję ciosów, aby wygrać walkę. Musisz wykonać 3 powtórzenia. O kurde. No tego to się nie spodziewałam. Jeszcze w grze tego typu nie miałam walk. No to jak mam... Okej, okay, to... Dobra. Punch go! Punch go! O kurde. Tak? Nie. Can't have anyone ruin my plans. Aha, dobra. Punch in the face. Jeju. Nie, kurde. I can't have anyone ruin my plans. Tak, tak, tak. Dobra. I w główkę. Wow. No i tak zostałam pokonana, no. I zabrał mi. Wake up, Fox. I need to speak with you. Jeszcze okaże się, że my będziemy odpowiedzialni. To co za Konrad? Co to ma być? Co to jest za monitorek? Why are you on the crime scene? Wykrywacz kłamstw! Czemu jesteś na miejscu przestępstwa? Jaką masz wymówkę? Skąd ja mam wiedzieć? 1. Barbara poprosiła mnie o pomoc. Możesz to sprawdzić w zapisie rozmów. Ale fajne! Ona zadzwoniła do mnie, a ja do ciebie. Przeprowadziłem się tutaj! Okej. Nie, no to chyba to pierwsze. Poprosiła mnie o pomoc. Barbara asked me for help. You can check that if you look at the call log. Where were you around 3 o'clock tonight? Gdzie byłeś około 3 w nocy, Boże. Czekajcie, to instrukcja. Wybierz właściwą odpowiedź, wskazując odpowiadający jej żółty przycisk, a następnie potwierdź wybór zielony przycisk. Okej. Zadzwoniła do mnie, więc w domu oczywiście. W domu spałem we własnym łóżku. Brzmisz jak zazdrosna żona. Co drogą jestem ciekawa, jakbym to... I ciekawa jestem, czy tylko jedna odpowiedź jest dobra, bo na przykład to i to jest dość podobne, więc... Chociaż nie, on chyba nie spał we własnym łóżku, tylko na kanapie, nie wiem. Więc może to jest jakaś drobna różnica. Dajmy to. She called me. Aha. At home, obviously. Now's the time to really watch your behavior. Aha. Czyli jednak to. Ale dziwne w sumie, bo to też odpowiada o prawdzie. At home, I slept in my own bed. What was your relationship with the victim? O matko. Teraz już żaden. Ale to już wiesz, Konrad, jeśli sugerujesz, że popełniłem zabójstwo z miłości. Kiedyś się umawialiśmy. No dobra, dajmy to 3. We used to date. Do you suspect someone in particular?
Wyżywasz kogoś konkretnego. Wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie i ktoś tu był, kiedy wszedłem, ale nie widziałam go dobrze. Domyślałam się, że jestem podejrzanym. To miejsce jest pełne szumowin. Wszyscy są podejrzani. Dobra, niech będzie to. She knew she was in danger, and somebody was here when I came in, but I didn't see him well. Why should I let you leave? What is your alibi? Super. Przeprowadź dochodzenie i się przekonasz. W kałuży krwi obok niej był odcisk stopy. Ten odcisk jest znacznie większy niż moja stopa. Poza tym, kto mnie znokautował, jeśli Barbara jest martwa? Jeśli potrzebujesz więcej mojego czasu, możemy umówić się na kawę. No rozumiem, że to będzie dobre. W pool of blood next to her, you had a footprint. You may notice that his footprint is significantly bigger than mine. After all, who knocked me unconscious if Barbara is dead? Don't be a fool and stay out of this case. Ta. Daily Chronicles, right away. Okej, dowód niewinności. Znajdź mordercę Barbary, sprawdź ciało Barbary i dowiedz się, kto ją zabił. Okej. Dobrze, więc myślę, że w tym miejscu sobie przerwiemy dzisiejszy odcinek. Taki mały wstęp. Był z tego. O, tutaj mamy zablokowane już. No dobra. Na razie wygląda to całkiem przyjemnie. Całkiem fajnie i zobaczymy, jak to się rozwinie z czasem. Ciekawe, czy coś tu się zbiera, jakieś takie, wiecie, szczególne elementy, bo w sumie nie zwróciłam na to uwagi jakoś tak bardzo. Może jest tu coś takiego. No, dobrze. To by było na tyle ode mnie. Dzięki bardzo za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba gra i czy sami zagraliście, czy też nie, czy tylko oglądacie. No i to by było na tyle. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem w Noir Chronicles Miasto Zbrodni. Pa, pa!